TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Przychodząc tutaj miałem plan długofalowy, a nie tylko kilkumiesięczny, dlatego też wiem, jaki kontrakt podpisywałem i mam zamiar go respektować. Też w trudnym momencie nie chciałem gdzieś uciekać jako jeden z pierwszych z tego tonącego okrętu i wspólnie tutaj z ludźmi na miejscu to po prostu budować, można powiedzieć, na nowo. I co, konsoliduje się to? Powoli widzisz, że to zmierza w dobrą stronę? Tak, myślę, że tak, aczkolwiek małymi kroczkami, ale idzie to do przodu. Przede wszystkim wrócili wszyscy do pracy, my trenujemy normalnie i sumiennie, przygotowujemy się przede wszystkim do sobotniego meczu, a to jeszcze kilka tygodni temu nie było takie pewne. A czy jeszcze na tej zespole jak taki trochę profesor? No bo ty i Tomek Podgórski jesteście tutaj bez wątpienia zawodnikami z największym doświadczeniem. Czy profesor może nie, ale na pewno czujemy, że to doświadczenie gdzieś tam za nami przemawia i czujemy, że to gdzieś tam na nas spoczywa to wszystko, to co dzieje się na boisku, to co dzieje się w szatni. Wiadomo, że tak to będzie wyglądało. Doszedł jeszcze Marcin Kowalski, który też nam pomaga bardzo i jest nas, można powiedzieć, trzech, którzy gdzieś tam próbujemy to wszystko składać, ale nie jest tak, że inni gdzieś tam odrzucają tą odpowiedzialność. Wszyscy po części biorą na siebie i to myślę, że jest akurat fajne. No te przygotowania były szalone, bo chciałem zapytać, czy one się różnią, przygotowania do trzeciej ligi od, nie wiem, do drugiej, do pierwszej, ale w waszym przypadku chyba ciężko mówić w ogóle o normalnych przygotowaniach. Czy one by się w ogóle nie różniły do żadnych rozgrywek, jeżeli byśmy cały czas trenowali systematycznie, ale tym się właśnie różniły, że musieliśmy na chwilkę przerwać i to była ta jedyna różnica, bo tak jeśli chodzi o intensywność treningu i sposób, w jaki trenowaliśmy, to jest wszystko tak, jakbyśmy się przygotowywali normalnie w wyższej lidze i myślę, że tak jest w wielu zespołach. A trener Dymkowski mówił, że jak Gać weszła do tej ligi, to pomyśleli, że będą ładnie grali w piłkę, wzięli braci Gancarczyków, takich doświadczonych piłkarzy. No i okazało się, że nie da, że to nie poszło, że to trzeba trochę się poprzestawiać tam w głowie mentalnie i że to bardziej są takie wycinanki na tych boiskach trzecioligowych. Czujesz, że tak możesz być, że to będzie bardziej fizyczna gra. No dla ciebie to nie jest dobra wiadomość też, bo to... Znaczy tak, no na to się nastawiamy trochę, aczkolwiek też można powiedzieć, że plusem dla nas będzie to, że jest naprawdę fajna ta liga i nie jest to gdzieś tam, nie są to drużyny bardzo siermiężne i myślę, że będą zbliżone poziomem piłkarskim do naszego i też stylem grania również będą chciały szczególnie tutaj przy cichej grać w piłkę, dlatego liczę na to, że tak właśnie będzie, ale nie będzie nam sprawiało problemu, jeżeli trzeba będzie przestawić się na ten trzecioligowy sposób grania, bo na to też jesteśmy przygotowani. Piłkarze zazwyczaj mają jakąś pulę biletów, którą mogą rozdać przyjaciołom, znajomym, rodzinie. Miałbyś komu dzisiaj rozdać te bilety? Czy na pewno tak, ale już mam sygnały od rodziny, że nie chcą tych biletów za darmo, tylko chcieliby przyjść i zapłacić za te bilety. To akurat dobre wiadomość. No tak, chcą też pomóc. Też rozmawialiśmy o tym, że właściwie my wszyscy tutaj, jak stoimy, nie pamiętamy takiego meczu, który prawdopodobnie będzie się cieszył tak małym zainteresowaniem kibiców. Wiadomo dlaczego. Jakbyś to skomentował, jak na to patrzysz, na ten bojkot i czy jest tobie nadzieja, że to się jednak skończy? Znaczy, my to odbieramy po prostu tak, że oczywiście rozumiejąc każdą ze stron, bo to trzeba też jasno powiedzieć, że my rozumiemy kibiców doskonale, ich frustrację, ale no niestety to się będzie odbijać najbardziej na piłkarzach, na nas na boisku, bo my nie będziemy czuć tego wsparcia, to co było bardzo ważne tutaj przy cichej i głównie tutaj przy cichej zawsze się robiło te najważniejsze punkty, oczywiście może nie w ostatnich sezonach, ale zawsze wszyscy tutaj przyjeżdżali i mieli obawy co do tej publiki i co do tego, co będzie się działo na boisku, dlatego no ja bym sobie życzył, żeby tych ludzi oczywiście było więcej, ale też trzeba uszanować ich decyzję. Słuchając się w komentarzach kibiców o to Hibiana Gać, to tak z uśmieszkiem, z jakimś lekkim lekceważeniem, tymczasem drużyna ma 6 punktów. Jak wy ją postrzegacie? No to jest drużyna, do której mamy na tą chwilę 8 punktów, do której mamy 8 punktów straty, więc to jest, można powiedzieć, że bardzo dużo, początek sezonu, a my już zostaliśmy ukarani minus 2 punktami, ale my na pewno z każdym przeciwnikiem będziemy podchodzić do każdego przeciwnika tak samo, czy tu przyjedzie zespół z Gaci, czy z Bytomia, z sąsiada obok, dlatego wydaje mi się, że jeżeli będziemy kogokolwiek lekceważyć, to później nas będą lekceważyć. A myślę, że będzie taki mechanizm zachodził, że te drużyny właśnie będą dostawały skrzydeł na cichej, bo to jednak ruch, bo to cicha, bo to tradycja, historia, że jeszcze trudniej wam będzie rzeczywiście udowodnić swoją wyższość właśnie tutaj z tego powodu. No dlatego my mamy swój plan wspólnie z trenerem tutaj w okresie przygotowawczym, żeby przede wszystkim tutaj na cichej nikt nie pomyślał, że może liczyć na jakąkolwiek zdobycz. My chcemy od początku grać o pełną pulę i mam nadzieję, że żaden przeciwnik nawet przez moment nie poczuje, że może urwać tutaj punkty ruchowi.
A jak atmosfera w szatni? Bo zastanawiam się, no jednak ten szalony okres przygotowań do sezonu, ciężko było tak naprawdę, nie było wiadomo, czy zaczniecie, czy nie zaczniecie, jak to będzie wyglądało, w jakim składzie udało się scalić trochę tą szatnię? Faktycznie jest teraz tak, że patrzycie już tylko na grę? Tak jest, bo ten okres kryzysowy minął i wcześniej faktycznie przez tydzień były minerowe nastroje i nikt nie wiedział, co będzie tak naprawdę dalej z klubem, tak naprawdę z każdym z zawodników, ale teraz to już minęło i od przeszłego tygodnia przygotowujemy się normalnie, atmosfera jest bardzo dobra, szczególnie po zwycięstwie w Częstochowie i te nastroje są naprawdę bardzo dobre. Właśnie ten zwycięstwo w Częstochowie, tamten mecz zaczął się trochę tak jak te mecze wszystkie w poprzednim sezonie. Szybka strata bramki, potem zwykle było nieskuteczny pościg. Teraz dwie bramki w końcówce, odwróciliście to. To może być taki punkt zwrotny, że teraz już na tych wyjazdach też będziecie wygrywać? Znaczy tam przede wszystkim też specyfika boiska zrobiła swoje. Skra, co pokazują też mecze ligowe rozgrywane u nich w stanie, zawsze praktycznie prowadzi, a później gdzieś przeciwnik się trochę oswaja z tym boiskiem. No akurat tutaj można powiedzieć, że bardziej siłą woli i charakteru wyszarpaliśmy to zwycięstwo, bo sił też można powiedzieć, że później w końcówce brakowało, ale na tle drugoligowego zespołu nie wyglądało to wcale źle. To bardziej bym powiedział właśnie, że Skra gdzieś straciła trochę więcej sił, ale tak jak pan powiedział, mam nadzieję, że to będzie taki punkt zwrotny, że i na wyjazdach będzie nam dopisywać szczęście.